Cześć, z tej strony Agnieszka z Pastel Garden. Mamy już wiosnę i u wielu z Was z pewnością pojawiło się nieco więcej kwiatów. A już za chwilę będziemy ścinali pierwsze tulipany do wazonów. I co zrobić, by maksymalnie przedłużyć ich świeżość? O tym będzie dzisiejszy odcinek. Przygotuj sobie coś dobrego do picia i zapraszam do oglądania. Bukiet kwiatów stojący w centralnym miejscu domu zawsze wprowadza nas w dobry nastrój. Nic więc dziwnego, że zależy nam na tym, by jak najdłużej zachował on swoją świeżość. I dzisiaj opowiem Wam aż o 15 trikach, które sprawią, że nieco dłużej będziecie mogli cieszyć się swoimi kwiatami. Zawsze przygotowuję dla Was ciekawostki ogrodnicze i przyznam, że dzisiejsza jest wyjątkowa. A mianowicie zdradzę Wam indyjski sekret na długowieczność i opowiem, jak wykorzystać go w stosunku do kwiatów ciętych. Zatem zostańcie ze mną do końca tego odcinka. A jeżeli chcecie poznać więcej trików czy ciekawostek na temat roślin, to już teraz zapraszam Was do subskrypcji. Zacznijmy od początku. Kwiaty, tak jak i my, do życia potrzebują wody. A kwiat cięty pobierają drobniutkimi kanalikami, które transportują wodę od dołu ku górze. Zatem, aby ta góra, czyli płatki kwiatów, była dla nas piękna, musimy po pierwsze dostarczyć wodę, a po drugie nie dopuścić do zapychania kanalików. Zatem tuż przed stawieniem kwiatów do wazonu skracamy łodyżki o 1 cm. Używamy do tego ostrego noża i tniemy pod kątem 45 stopni. Robimy tak dlatego, że zanim kwiaty do nas dotarły, końce ich łodyg prawdopodobnie nieco przeschły. A dzięki temu, że tniemy je pod kątem, zwiększamy świeżą tkankę, którą roślina wchłania wodę. W wodzie codziennie zachodzą procesy gnilne, które zapychają nasze kanaliki. Dlatego skracanie powtarzamy co 3 dni, a w przypadku tulipanów, które cały czas rosną, czynność tę powtarzamy co 2 dzień. Usuwamy również uszkodzone liście i to nie tylko ze względów estetycznych, ale również dlatego, że poprzez liście roślina oddaje największą ilość wilgoci, a dodatkowo uszkodzone liście niepotrzebnie obciążają roślinę i wytwarzają etylen, o którym nieco więcej powiem już za chwilę. Ilość wody w wazonie również ma znaczenie. I na przykład tulipany nie przepadają za dużą ilością wody, bo szybciej gniją po prostu ich łodyżki. Dlatego wystarczy, że nalejecie im dosłownie 3-4 cm wody. Pamiętajcie proszę o tym, że nasze rośliny cały czas rosną i piją wodę, więc warto często kontrolować poziom wody w wazonie. Przed wstawieniem bukietu umyj wazon w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do naczyń. I czynność tę powtarzaj za każdym razem, kiedy wymieniasz wodę oraz po przykwitnięciu bukietu. Każdego dnia w wazonie mnożą się bakterie, które osiadają również na ściankach wazonu, dlatego czystość naczynia jest bardzo ważna. Codziennie wymieniaj wodę, to bardzo korzystnie wpływa na kondycję kwiatów ciętych. Używaj zawsze wody zimnej, a w przypadku tulipanów i narcyzów, czyli kwiatów wiosennych, możesz dodać jedną kostkę lodu. Spowalnia to proces rozkładu tkanki. Bo im wyższa temperatura i więcej słońca, tym szybciej dojrzewają, a tym samym przekwitają nasze kwiaty. Dlatego odpowiednie stanowisko z dala od kaloryferów i bezpośrednich promieni słońca zdecydowanie przedłuży ten proces. Zapewne zauważyliście, że w kwiaciarni zazwyczaj jest dość chłodno. Jeżeli macie taką możliwość, to wazon z kwiatami proponuję przenosić na noc do najchłodniejszego miejsca w domu. Kolejnym czynnikiem przyspieszającym dojrzewanie i przekwitanie kwiatów jest etylen. Etylen to bezwonny gaz wytwarzany przez wiele owoców i warzyw. Zatem unikajcie sąsiedztwa, zwłaszcza bananów, jabłek i pomidorów, które wytwarzają go najwięcej.
Wiem, że wiele osób dodaje do wazonu łyżeczkę cukru. Pamiętajcie jednak, że jeżeli dodacie sam cukier, to będzie on pożywką nie tylko dla Waszych kwiatów, ale niestety również dla bakterii. Stąd jeżeli już go dodacie, to nie zapomnijcie o dodaniu łyżeczki octu jabłkowego lub 3 kropli wybielacza. Cukier działa jako odżywka, a ocet jabłkowy czy wybielacz działa antybakteryjnie. Od razu zaznaczę, że nie wszystkie kwiaty lubią odżywki. Na przykład słoneczniki czy lewkonie zdecydowanie wolą czystą wodę bez żadnych gratisów. Kolejnym sposobem na przedłużenie żywotności naszych kwiatów jest aspiryna. Wystarczy dodać pół tabletki aspiryny do wody z kwiatami. Działa ona antybakteryjnie. Pamiętaj, by obu trików nie łączyć razem, tylko używać ich zamiennie, czyli albo używasz aspiryny, albo używasz cukru i octu jabłkowego. Jeżeli do bukietu ścinasz kwiaty z własnego ogrodu, to pamiętaj, by cięcie wykonać w godzinach porannych. Ma to niesamowite znaczenie i potrafi przedłużyć żywotność kwiatów w wazonie nawet o kilka dni. Jeżeli w naszym wazonie lądują tulipany czy lilie, to wcześniej warto usunąć ich pylniki, które niepotrzebnie obciążają rośliny energetycznie. Jeżeli w jednym bukiecie planujecie połączyć różne gatunki kwiatów, to pamiętajcie, by nie łączyć ich z narcyzami. Narcyzy bowiem wydzielają śluzowatą wydzielinę, która działa bardzo toksycznie na pozostałe rośliny. Na koniec mam absolutną petardę. I zdradzę Wam niesamowity sekret, którym jest indyjski sposób na długowieczność. I powiem, jak możecie go wykorzystać w stosunku do kwiatów ciętych. Jak wiecie, indyjska medycyna jest jedną z najstarszych medycyn świata i mówi ona m.in. o uzdrawiającej mocy wody przechowywanej w miedzianym naczyniu. Wyobraźcie sobie, że jeżeli zostawicie wodę na 16 godzin w miedzianym kubku czy dzbanku, to zostaną w niej zniszczone wszystkie grzyby, bakterie, wirusy oraz zmieni się również pH wody na 7,5, które, mówiąc szczerze, jest idealne dla naszego organizmu. Woda wzbogacona o jony miedzi ma zbawienny wpływ na nasz organizm. Wpływa ona pozytywnie na serce, włosy, skórę, wspomaga wytwarzanie kolagenu, wzmacnia kości, pomaga pozbyć się z organizmu toksyn oraz metali ciężkich, takich jak rtęć i ołów. Zwalcza ona również wolne rodniki, które są przyczyną wielu chorób. Działa przeciwrakowo i wydłuża nasze życie. I co Wy na to? Zatem jeśli jeszcze nie macie miedzianego dzbanka do wody, to mam nadzieję, że zastanowicie się nad jego kupnem. A jak wykorzystać tę wiedzę w stosunku do naszych kwiatów? Wystarczy, że do wazonu z wodą wsypiecie kilka monet, najlepiej jednogroszowych, bo wyobraźcie sobie, że jeden grosz zbudowany jest aż w 59% z miedzi. Czyli dzięki takim grosikom spowolnicie rozwój bakterii w wazonie, a tym samym przedłużycie życie Waszych kwiatów w bukiecie. I to był już ostatni trik, który dla Was dzisiaj przygotowałam. Mam nadzieję, że przynajmniej część z nich wykorzystacie i dzięki temu dłużej będziecie mogli cieszyć się Waszymi ukochanymi kwiatami. A jeżeli szukacie więcej ciekawostek na temat roślin, czy lubicie ogrodowe inspiracje, to zapraszam Was do subskrypcji. Dzięki temu YouTube powiadomi Was o kolejnych odcinkach. Znajdziecie mnie również na Instagramie. Pastel Garden. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa!